W internecie napisali? Szwagier słyszał na bazarze. Profesor Andrzej Horban wyjaśnia. Obostrzenia polegające na izolacji społecznej są bezpodstawne i mają jedynie ograniczyć naszą wolność. Istotnie przy opanowywaniu skutków tej epidemii używa się metod ograniczania swobody obywatela na skalę do tej pory niespotykaną. Jest to związane z tym, że żaden system opieki zdrowotnej nie jest w stanie wytrzymać gwałtownej fali chorych. Gdybyśmy założyli, że 20% społeczeństwa nagle będzie wymagało pomocy medycznej w szpitalach, to żaden system opieki medycznej tego nie wytrzyma. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w tych krajach, które właśnie mają wzrost gwałtownej liczby zachorowań na danym terenie. Zamienia się olbrzymie sale handlowe, wystawowe na te okresowe szpitale, dlatego że nie ma wystarczającej ilości ani miejsc w szpitalach, ani wykształconego personelu. Stąd też stosuje się metody, które mają za zadanie zmniejszyć rozprzestrzenianie tego wirusa. Niestety wirus rozprzestrzenia się w ten sposób, że jest to zakażenie drogą kropelkową, która następuje w efekcie bardzo bliskich kontaktów, a takie kontakty mamy na co dzień. Oddychamy codziennie i przy każdym oddechu osoba, która jest zakażona, wydala określoną liczbę cząstek wirusa i zakaża. W związku z tym należy zmniejszyć transmisję tego wirusa z człowieka na człowieka przy pomocy, niestety, metod, które są bardzo uciążliwe społecznie. Stop fake news. Zawsze sprawdzaj źródło informacji.